Dzień dobry, 5 lipca, wtorek, godzina 18:40. Dzisiaj sobie biegamy z... O, nie umiem tego zrobić. Dzisiaj sobie biegamy z Pawłem i pogadamy trochę o wykluczeniu komunikacyjnym i ogólnych problemach z komunikacją publiczną na terenie gminy Otmuchów. Także zapraszam. Nie wiem, czy widać, ale ktoś tam hardo doszedł do połowy przekroju rzeki. Mam nadzieję, że prąd go nie porwie. Z kilku powodów. Także kibicuję panu, żeby wrócił na brzeg jednak jak najszybciej. A jeszcze widoczek na popołudniowe jezioro Otmuchowskie. Dobiegliśmy właśnie do nowo otwartego Centrum Przesiadkowego. Fajnie się biegło, po deszczu, po burzy, w lecie. Jest trochę parno, leje się na spod, ale jest mega fajnie. I właśnie stoimy przed centrum. Teoretycznie według zapowiedzi powinno być już otwarte i otwierać się nawet chyba do 21, ale się nie otwiera. Widocznie mam zbyt mało mocy Jedi, żeby otworzyć te drzwi. No i tak wygląda mniej więcej ten budynek. No i właśnie ze mną jest Paweł, założyciel Stowarzyszenia Zrównoważonych Otmuchów, którego również jestem członkiem. No i z Pawłem próbujemy tutaj animować taką dyskusję w gminie Otmuchów na temat właśnie nowo otwartego centrum i ogólnie komunikacji publicznej. Jesteśmy teraz w centrum przesiadkowym, nowo powstałym, otwartym zaledwie 3-4 dni temu. Jest to realizowane z programu gospodarki niskoemisyjnej. Zaplanowane kilka lat temu. Budowa trwała troszeczkę dłużej niż był plan, ale 2 lata. I całość kosztowała 2 300 000, z czego chyba 1 000 000 złotych, ale tutaj nie jestem akurat pewien, nie pamiętam. Są pieniążki gminy, a resztę dofinansowanie. No i to jest jeden z pomysłów, jakie nasz burmistrz ma, żeby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, żeby wspierać transport publiczny, ale ja stawiam taką hipotezę, że to jest takie troszeczkę nakładanie plastra na jakąś brudzącą się ranę, tak? Bo jedną inwestycją nie uzdrowimy systemowego problemu. Przede wszystkim w ogóle warto by się zastanowić, czy to jest potrzebne, bo tutaj wcześniej nie było jakiegoś ugoru, tylko było normalnie plac asfaltowy, można było tak samo zaparkować samochodem, można było tak samo zaparkować busem czy autobusem. No i teraz tak, jesteśmy 3 dni po otwarciu, jest budynek, który jest zamknięty, nie ma żadnej informacji w ogóle, do czego służy. Są 3 wiaty przystankowe. Śmiem twierdzić, że te osoby, które tam siedzą, to nie czekają na autobus, tylko po prostu sobie siedzą. Na samych wiatach autobusowych nie ma w ogóle rozkładów jazdy. I to jest stan na teraz. I teraz jakbyśmy wsiedli w samochód i pojeździli sobie po całej gminie, to zobaczymy, że przystanki są w opłakanym stanie, że rozkłady jazdy są nieczytelne, że nie ma kursów w dzień powszedni po 17. Są zaledwie 3 chyba na 100, czy 4 kursy na 120 kursów w ciągu dnia. W soboty są 2 kursy w ciągu dnia, a w niedzielę w ogóle nie ma kursów. Przewodnicy są niesynchronizowani. Ludzie nie mają pojęcia, o której jedzie autobus, nie ma jakiejś strony jednej wspólnej, która by ogarniała wszystkich przewoźników, no ale jest centrum za 2,3 miliona złotych. Także no, ja stawiam takie pytanie, czy to jest coś, co uzdrowi systemowy problem. No i też trzeba zadać pytanie, co dalej właśnie będzie się działo tutaj. Jakie kroki są podjęte, czy faktycznie pojawi się jakiś system, chociażby właśnie ujednolicenia jasne. Informacji o przejeździe. Wiem, że jedne ważne rzeczy nie powiedziałem. 150 000 złotych na to zostało przeznaczone dokładnie 6 lat temu. W programie funkcjonalnym Księstwa Góry, Jezior Niskiego, czy coś takiego. Jakoś to się nazywało. I tam, Niskie Księstwo Góry, Jezior. Tak. I na to było w tym programie funkcjonalnym na to było przeznaczone 150 000 i te pieniążki były przypisane, no tak jak mówię, 6 lat temu. I w ciągu 6 lat nic się w tym temacie nie stało. Po prostu, czyli zostały wydane ponad 2 miliony złotych, a nie zostały wydane 150 000, które byłyby dużo bardziej efektywnie wydane. No bo no, wydaje się logiczne, żeby na początku zachęcić ludzi do transportu, do korzystania z transportu publicznego, zrobić odpowiednią siatkę połączeń, żeby oni chcieli kursować. I w ogóle są analizy też robione 6 lat temu, dlaczego ludzie nie korzystają z transportu publicznego i nikt nie powiedział, że chodzi o to, że nie ma centrum przesiadkowego, tylko tam wyraźnie jest powiedziane, autobusy jeżdżą za rzadko i jeżdżą i nie dojeżdżają tam, gdzie ludzie chcą dojechać. No tak, no ja sam po Wrocławiu poruszam się komunikacją miejską, jak jestem, i dla mnie wystarczy wiata 2 metry na 1 i czytelny rozkład jazdy. I wszystko gra. Może być zima, może być deszcz, może być tłok, ale to wszystko funkcjonuje. A jeżeli nie ma czym jeździć, no to de facto nie ma po co budować dużych budynków. Tutaj mamy, nie wiem czy będzie widać czy nie, ale mamy zdjęcie z przystanku w Wójcicach i o dziwo, jesteśmy zaskoczeni pozytywnie. Nowy, czysty, ładniutki rozkład. Tak, tak. Ważny od 1 czerwca. Do 31 grudnia, czyli już tutaj wisi, szansa, że wisi już miesiąc. Tak. Ja robiłem zdjęcie 24 kwietnia i nie był czytelny, tutaj wszystkie były nieczytelne. Przyznam, że jestem miło zaskoczony. Tutaj jest jakiś rozkład, nie wiadomo jaki, on jest nie do końca czytelny. On jest... No i dalej są, no, przystanek jako taki, tutaj dalej są... No trochę trudno mi wyobrazić sobie komfortowe czekanie tutaj z dzieckiem na przykład na autobus, ale od biedy. Tutaj jeszcze został symbol niedozwolony i ktoś pokój po angielsku z błędem. Pokój z błędem, no tak. No co innego to może znaczyć. Dzięki za obejrzenie naszej wyprawy do Otmuchowskiego Centrum Przesiadkowego i na przystanek w Wójcicach. Jak widać, nie jest najgorzej, są dobre rokowania na przyszłość, ale właśnie zostaje otwarte pytanie, czy priorytety zostały dobrze ustalone i czy dobrze są realizowane. W każdym razie zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki i do zobaczenia. Hej!